Run. Witam w kolejnym odcinku Tepy Talk. Dzisiaj buty i rzadkie, i fajne, i ciekawe tak w skali ogólnie korkowego świata. Mamy tutaj buty, które ja już wam pokazywałem w artykułach, zapowiadałem. Są to Homa Propulsion Light nowej generacji, drugiej generacji. Ja te buty całkiem niedawno temu w tej pierwszej generacji pokazywałem. Tam wyszło nam, że to jest taki odpowiednik tych starszych Adizero, że bardzo fajna cholewka, cienka, że fajnie podeszwa się spisuje, że buty stosunkowo tanie i to wciąż wszystko jest racją. Homa przygotowywała drugą generację tego modelu i to są sample, czyli te buty, które są pokazywane sprzedawcom na tam 6 miesięcy czy coś koło tego, zanim wejdą do sprzedaży, żeby sobie je zamówili. Buty te w pewnym momencie były dosyć dużą, tak w skali co najmniej tygodnia, sensacją na tepy.pl, no bo pokazaliśmy je na grafikach, które gdzieś tam wyciekły. Uwierzcie mi, że wtedy jeszcze nie mieliśmy tych tutaj, że na początku serwowaliśmy wam jakieś tam liche grafiki, a tak naprawdę mamy buty. Nie, potem je zdobyliśmy. Jak widać, jest tylko jeden but, są wkręty bez skręconych kołków, no jakoś to przebolejemy, to tutaj nie jest najważniejsze. Sensacją dosyć dużą jest to, że no buty te wyglądają tak jak wyglądają, czyli mamy tą syntetyczną cholewkę wyglądającą jak to w Propulsion. No tutaj ten kołnierz trochę oczywiście przypominający mi przynajmniej Adidas X15.1, ale przede wszystkim mamy to rozwiązanie tutaj w rejonie sznurowadła. Przypominający troszeczkę buty z poprzedniego odcinka Tepy Talk, czyli Adidas X16 Plus Pure House, czyli ta nakładka na sznurowadła. No jednak wygląda to zdecydowanie inaczej. Tutaj Joma poszła w drugą stronę. Szczerze powiedziawszy, ja te buty już jakiś czas mam, ale czekałem, aż będę nagrywał ten odcinek, żeby sobie tutaj zgłębić dokładnie, jak to wygląda. Dokładnie tak samo jak w butach Adidasa, o których wspomniałem. Mamy tutaj tą wewnętrzną, część wewnętrzną skarpety. Inaczej niż w butach Adidas, o których wspomniałem, sznurowadła nie przechodzą przez jakieś tutaj żyłki, które by szły wewnątrz, ale przechodzą przede wszystkim od wewnętrznej strony. Pokażę, postaram się to wam dobrze powiedzieć. Jednak są standardowe takie w miarę dziurki w tej wewnętrznej skarpecie. Tak, wygląda to w ten sposób. Tak to jest rozwiązane. Czyli sznurowadła przechodzą nam przez tą wewnętrzną część. Nakładka na tych butach nie jest taka syntetyczna jak Adidas X16 Plus czy 17 Plus. Jest właśnie też rozciągliwa. Taka tkana. No, się rozciąga, jak się rozciąga, dosyć mocno. Szczerze powiedziawszy, tak wizualnie wygląda to zdecydowanie bardziej atrakcyjnie niż w butach Adidasa, no bo jednak przede wszystkim to, że to jest ta część tkana, to ona się zaciąga, tak? Ona jest rozciągliwa i jest taka zwarta. Czyni ten but, jak sobie tak spojrzymy na niego od góry, to zobaczcie, jaka tu jest prosta linia. To jest zespolone w podobny troszeczkę sposób. Oczywiście gdzieś to jest tam przyszyte, tak? Ale ta część syntetyczna, ten lakier, który tutaj nachodzi, który tworzy tą całą grafikę, on jest no tak samo jak w Superfly od Nike, tak? Czy wszystkich tych innych butach. Jest tkana część i na to nałożony jakiś tam jakaś powłoka, która zapobiega rozciągliwości. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Tutaj nie czuć prawie w ogóle takiego momentu przejścia pomiędzy jednym materiałem a drugim. Bardzo mi się to podoba. To jest, wiecie, jest taka tendencja w świecie butów piłkarskich, że ktoś coś wymyśli i zaraz wszyscy kopiują i robią prawie że na jedno kopyto. Tak, Homa skopiowała, jest to jakaś tam moda, ale zrobiła to w taki sposób, wymyśliła na nowo, że naprawdę czapki z głów i pokłony. Bardzo fajną rzeczą jest też tutaj to wykończenie na górze, bo zobaczcie, że ta tkana część gdzieś sobie tutaj tak fajnie zachodzi takim ząbkiem, natomiast tutaj schodzi w dół i sznurowadła przechodzą też przez tą część tkaną. To znowu ma fajne przełożenie, jeśli chodzi o wydajność tych butów, bo zwróćcie uwagę, ja często pokazuję, że jeśli sznurówka przechodzi czasem przez tą część cholewki, tamtą, to tak naprawdę działa w różny sposób. I tak jest też tutaj, bo jeśli sznurowadła przechodzą tu, to one zaciskają tą część buta. Natomiast jeśli w dalszej części przechodzą przez tą wewnętrzną skarpetę, to one znowu zaciskają tą wewnętrzną część już do stopy. Także działa to dwutorowo. Obydwie części cholewki są zaciskane na stopie i prawdopodobnie leży to bardzo, bardzo dobrze. Wewnątrz, jak to jest robione, za dużo tutaj praktycznie nie ma. O, to jest coś, co by mnie zaniepokoiło. Normalnie to tutaj mamy taką piankę, tak? I nawet w tych butach Adidasa coś tej pianki tu jest.
Homa zdecydowała się tutaj tego tak nie robić. Mamy tutaj gładko, znaczy jest ten materiał, który tworzy wewnętrzne wyściołanie, ale tej pianki nie mamy, która dawałaby komfort, dawałaby trzymanie stopy napięcie, ale przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj jeśli nie ma tej pianki, to jest pole, żeby było jakieś obcieranie. Mi to trochę przypomina rozwiązanie New Balance Furon 3.0, gdzie tam też New Balance nie zastosował tej pianki i to jest taki jedyny minus tych butów. Powiem wam, że podeszwa jakoś tutaj technologicznie na kolana nie rzuca, natomiast jest na tyle elastyczna, na ile powinna być. Zewnętrzne usztywnienie pięty, które zawsze jest dobrym rozwiązaniem, mi się podoba. Wiadomo, że Homa nie jest jakimś tam liderem technologii, natomiast tutaj jeśli chodzi o pomysł, to naprawdę rewelacyjnie się to wygląda. Ta cholewka jest jakościowo bardzo dobra, bardzo fajnie się prezentuje, jeśli chodzi o elastyczność. Jestem tutaj jak najbardziej za. Kształt tego buta też świetny. Nie ma gdzieś tutaj, żeby był za wysoki ten toe box, ta przestrzeń nad palcami jest idealnie. No i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże oklaski dla Homy. Zrobili to bardzo fajnie. Pokazali, że potrafią mieć świetny pomysł, świetnie to wykonać. No i ja tak się zbliżam, wiedząc co powiem na końcu, do końca tego odcinka. Jeśli czytaliście artykuły na tepy.pl dotyczące tego buta, to wiecie, ale jeśli nie, to wam to zakończę. Naprawdę ten świetnie zapowiadający się but takim oto stwierdzeniem. Niestety Homa wyprodukowała w taki sposób tylko sample, stwierdzili, że z jakiegoś powodu but ten nie będzie fajny, nie będzie dobry, coś tam z nimi nie tak, albo może im się nie opyla. I koniec końców ten but w sprzedaży nie będzie już tak wyglądał, będzie miał w miarę normalny język. Kurtyna.